Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, wybierając się na kolejną, tym razem wiosenną geowyprawę, chciałaby zaprosić Państwa do odwiedzenia skał gałdynowskich w Brodłach. Znajdujące się w gminie Alwernia skały stanowią najbardziej na południowy zachód wysuniętą wychodnię późnojurajskich wapieni. Występują one na długości około 600 metrów po wschodniej stronie potoku Brodła. Osiągają wysokość nawet do 20 metrów. Wśród zespołu skał największe wrażenie robi skała, która nazywa się Baszta. Rozciąga się ona tuż nad drogą prowadzącą do skałek i ma ową wysokość około 25 metrów. Pozostałe skały mają postać wysokich iglic, czasami dość ostro zakończonych oraz prostopadłych ścian. Żeby trafić do skał gałdynowskich, wystarczy skręcić z drogi wojewódzkiej 780 w miejscowości Brodła w ulicę Źródlaną. Do skał gałdynowskich prowadzi oznaczony szlak rowerowy i podążając wąską ulicą Źródlaną dotrzemy w pewnym momencie do rozciągającego się zespołu skał, które są rozdzielone wąwozem. Warto wspomnieć, że od roku 1998 skały gałdynowskie mają status pomnika przyrody nieożywionej oraz stanowią obiekt Ekomuzeum gminy Alwernia. Oprócz skał gałdynowskich Ekomuzeum tworzą m.in. Arkoza Kwaczalska oraz Ekomuzeum Garncarstwa w Regulicach. W wędrówce na spotkanie ze skałami gałdynowskimi po lewej stronie, po skręceniu w ulicę Źródlaną, towarzyszyć nam będzie wspomniany wcześniej potok Brodło. Szczególnie ciekawe jest to miejsce wiosną, ponieważ możemy dostrzec z drogi o bardzo obfitą roślinność wodną, a wśród niej dominują przepiękne kaczeńce. Tuż przed skałami natrafiamy na źródło. Źródło, które ma charakter krasowy. Wcześniej znajduje się pod skałami ujęcie tego wywierzyska. Następnie źródło przepływa pod drogą i wypływa, zasilając wody potoku Brodło. Woda tego źródła ma wyjątkowy, krystaliczny smak, jest niezwykle zimna. Tuż nad tym źródłem zaczynają się pierwsze przykłady skał tworzących zespół skał gałdynowskich. Warto w tym miejscu właśnie wspiąć się w górę. Zniesienie jest dość strome i znajdziemy na nim ślady po niedawnych obfitych opadach deszczu w postaci osuniętych kamieni bądź wypłukanej roślinności, ale jeżeli będziemy uważać i ostrożnie wspinać się w górę, będziemy mogli zobaczyć rosnącą tutaj również wiosenną roślinność, a też kiedy znajdziemy się już na samej górze, tuż pod ścianą skał, dostrzec okazy roślinności skalnej, w tym okazy rosnącej tutaj zanokcicy skalnej, która jest przykładem paproci karłowatej i występuje właśnie w takich zespołach skalnych w tej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Okazałe formy, które tworzą skały gałdynowskie, jak wspomniałam wcześniej, rozdzielone są głębokim wąwozem i ciągną się one na długości około kilkuset metrów, około 600 metrów. Zbudowane są ze skał odpornego na wietrzenie wapienia skalistego. Liczą około 160 milionów lat. Też jak powiedziałam na początku, okres ich powstania to okres późnej jury. W skałach
Można wyodrębnić szereg jaskiń. Skały są też obiektem wspinaczki skalnej. Są tam wyznaczone stanowiska, po których można się wspinać. Z tych najbardziej znanych miejsc, z tych najbardziej znanych jaskiń, to najbardziej znana jest jaskinia Gałdynowska, która rozciąga się na przestrzeni 44 metrów. Jest to mała szczelina właśnie za, mała szczelina za igłą. Schronisko małe w Gałdynowskich Skałach, schronisko na półce w Igle, czy też schronisko nad doliną. Osobliwością przyrodniczą i powodem, dla którego warto to miejsce odwiedzić, są okazy kwitnącego bluszczu, który będzie wart zobaczenia, szczególnie w miesiącach letnich, ale już teraz możemy zobaczyć te kiełkujące małe zalążki tej rośliny. Zachęcając do odwiedzenia skał gałdynowskich, chcieliśmy przypomnieć, że Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie w ramach cyklu Małe i Duże Podróże po Jurze przygotowała propozycję wycieczki właśnie w tę okolicę z myślą o rodzinach z dziećmi. Ta publikacja dostępna jest pod linkiem, który będzie podany na końcu prezentacji. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek GeoWypraw.